Ta historia wydarzyła się wiele lat temu. Sam byłem jej naocznym świadkiem, ale nigdy bym nie podejrzewał, że tak bardzo wpłynie ona na moje życie, a także na życie mieszkańców wsi Janowo, skrawka nadwiślańskiej doliny, który w tamtym czasie nazywaliśmy Małą Polską. Dziś opowiem wam, kim byłem i co zrobiłem dla mojej małej ojczyzny. Nazywam się Tadeusz Tollik. Urodziłem się w Janowie 12 kwietnia 1898 roku w rodzinie wielodzietnej, ale jako jedyny syn Augustyna i Leokadii. Rodzice, podobnie jak ich przodkowie, byli rolnikami. Od najmłodszych lat byłem wychowywany w duchu poszanowania tradycji i miłości do ojcowizny, którą miałem w przyszłości przejąć. Po śmierci mamy cała odpowiedzialność za wychowanie dzieci spadła na naszego tatę. Bardzo miło go wspominam, ponieważ zawsze mogłem na niego liczyć. Pomagał mi w nauce, wspierał moje pasje, takie jak choćby granie na skrzypcach oraz aktorstwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczałem do gimnazjum w Kwidzynie. Tam oprócz podstawowych przedmiotów uczyłem się języków obcych, takich jak polski, niemiecki i francuski. W wolnych chwilach pisałem wiersze, krótkie opowiadania oraz sztuki teatralne. Tereny naszej wioski przed pierwszym rozbiorem Polski należały do Prus książęcych. Dlatego we wsi Janowo mieszkali zarówno Niemcy, jak i Polacy. Mimo łączących nas więzi przyjaźni, sąsiedztwa czy wspólnej pracy, byliśmy też podzieleni. Niemcy uważali, że teren Powiśla, w tym Janowo, należy do nich, a my byliśmy przekonani, że do nas, Polaków. Zarówno mój tata, jak i dziadek Melchior byli zaangażowani w życie codzienne mieszkańców wsi Janowo i jej okolic. Dbali też o rozwój duchowy i kulturalny Polaków z prawego brzegu Dolnej Wisły. W domach organizowali spotkania, podczas których przekonywali do kupna ziemi z rąk Niemców i zachęcali do walki o polskość. Ja też od najmłodszych lat byłem wychowywany w duchu miłości do mojej ojczyzny Polski. W domu często śpiewaliśmy polskie pieśni i recytowaliśmy patriotyczne wiersze, które pisał mój dziadek. Kilka lat później zmarł nasz tata. Jego śmierć zapoczątkowała dla mnie trudny czas, ponieważ większość obowiązków domowych spoczęła na mnie. Dlatego też musiałem zrezygnować z nauki w gimnazjum, aby zająć się gospodarką. W dodatku w tym samym czasie zachorowałem na gruźlicę. Przez kilka tygodni moje życie wisiało na włosku. W końcu jednak wydobrzałem i od razu udałem się do wujka Czesława Glazy, u którego uczyłem się prowadzenia gospodarstwa. Niestety po wybuchu I wojny światowej wujka wcielono do armii niemieckiej. Nikt nie wiedział, ile będzie trwała wojna. Zdecydowałem się wrócić do Janowa, aby dalej prowadzić gospodarkę, która wcześniej należała do mojego ojca. Gospodarstwo było w kiepskim stanie i nikt z sąsiadów nie wierzył, że uda nam się coś naprawić. Wraz z siostrami włożyliśmy jednak wiele serca i pracy, aby nie utracić naszej ojcowizny. Pierwsza wojna światowa nie zmieniła zbytnio życia mieszkańców Janowa. W polskich domach uczono dzieci historii i języka polskiego. Ksiądz Ignacy Niklas, proboszcz naszej parafii, wszystkie kazania głosił w języku polskim, mimo że w szkole i urzędach nadal obowiązywał język niemiecki. Dzięki temu w wielu polskich sercach rozbudziła się iskra nadziei na całkowite odzyskanie polskości. Ta nadzieja motywowała nas do jeszcze większego zaangażowania w pracę na rzecz zachowania polskości nie tylko w samym Janowie, ale także w okolicznych wsiach, w których mieszkało wielu Polaków. Ja również brałem aktywny udział w spotkaniach w polskich domach,
podczas których rozmawiano o obecnej sytuacji politycznej i pojawiającej się szansie na powstanie niepodległej Polski. Zostałem również wybrany na członka Powiatowej Rady Ludowej, co było dla mnie ogromnym zaszczytem. Mimo że Polska odzyskała niepodległość już 11 listopada 1918 roku, to jednak nasz region nadal pozostawał poza wolną ojczyzną. W końcu pojawiła się szansa na odzyskanie naszej upragnionej polskości. Dowiedzieliśmy się, że na naszym terenie odbędzie się głosowanie, w którym mieszkańcy mają odpowiedzieć, czy chcą, aby ich wsie należały do Polski, czy do Prus Wschodnich. To głosowanie nazwano plebiscytem. Zaczęliśmy organizować spotkania, wystąpienia teatralne i muzyczne, w których zachęcaliśmy mieszkańców do głosowania za pozostaniem w Polsce. Wraz z zespołem jeździłem po całym terenie plebiscytowym z przedstawieniami teatralnymi, odczytami, pieśniami i wierszami patriotycznymi. Nasze działania napotkały znaczny opór ze strony Niemców, którzy zastraszali mieszkańców, a tuż przed samym głosowaniem przetrzymywali na poczcie listy Polaków, którzy mieli prawo do głosowania. Strach przed utratą polskości był ogromny, ale postanowiliśmy się nie poddawać i walczyć do końca. Jako że zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Kontrolnej Obwodu Janowskiego, postanowiłem zgłosić skargę na takie działania ze strony niemieckiej. Nadszedł dzień głosowania. Siedząc w komisji, patrzyłem na ludzi podchodzących do urn w skupieniu i powadze. Czułem, że w tym właśnie momencie ważą się losy naszej małej Polski. Po zakończeniu głosowania w napięciu oczekiwaliśmy na jego efekty. Każda minuta wydawała się być wiecznością. W końcu ogłoszono wyniki. Jest! 66 głosów zdecydowało o tym, aby 5 wsi stanowiących dzisiejsze Janowo stało się małym skrawkiem na mapie Polski. 12 sierpnia 1920 roku Rada Ambasadorów w Paryżu podjęła decyzję o przyłączeniu do Polski 5 wsi nadwiślańskich. Były to Janowo, Bursztych, Nowy Lignowy, Kramrowo i Małe Pulko. Wśród Polaków zapanowała ogromna radość. Wojsko niemieckie musiało opuścić teren Janowa. Razem z mieszkańcami wywiesiliśmy biało-czerwone flagi w oczekiwaniu na Wojsko Polskie i przedstawicieli Rzeczypospolitej. Przy Wale Wiślanym w Bursztychu odbył się akt oddania brzegu Wisły wraz z przyznanymi Polsce gminami. Po tej wzruszającej chwili udaliśmy się do kościoła w Janowie na uroczystą mszę świętą, podczas której odśpiewaliśmy radośnie Boże coś Polskę. Tego dnia również z Augustynem Czyżewskim i Tadeuszem Odrowskim uczestniczyłem w pracach komisji, której zadaniem było wytyczenie nowej granicy. Dziwna to była granica. Z północy, zachodu i południa małą Polskę otaczało państwo niemieckie. Natomiast wschodnia część najmniejszej gminy w Polsce oddzielona była od ojczyzny rzeką Wisłą. Mimo to byliśmy wszyscy niezwykle szczęśliwi, gdyż po ponad 130 latach wyczekiwania i ciężkiej pracy nasza mała Polska budziła się do życia w niepodległej Polsce. Jako nowy wójt janowskiej gminy wraz z mieszkańcami ustaliłem program rozwoju dla wszystkich wsi. Udało się również zorganizować przeprawę promową między Janowem i Gniewem oraz wybudować nową szkołę w Janowie. Postawiliśmy również figurkę Matki Bożej jako wotum mieszkańców za wygrany plebiscyt. A w życiu osobistym? Ożeniłem się z Zofią Weinert z Serocka. Urodziło nam się troje dzieci: Eleonora, Jeremi oraz Eugenia, których bardzo kochałem. Cały czas wiara w wolną Polskę była dla mnie ogromną wartością, którą starałem się przekazać także moim dzieciom.
Historia naszego bohatera nie kończy się w dniu jego śmierci, dnia 2 września 1937 roku. Tadeusz Tollik cały czas żyje w pamięci i w sercach mieszkańców Janowa. Jego poczucie patriotyzmu oraz troska o małą Polskę to wartości, o których warto mówić i które należy pielęgnować. Tadeusz Tollik został pochowany przy północnej granicy cmentarza w Janowie, a ciało spoczęło wśród prochów jego przodków. Duch zaś czuwa nad janowską małą Polską, strzegąc jej wartości i zasad.